Także jeszcze raz dzięki. Obrzydliwe jest też upolitycznianie tej sprawy, bo za tydzień mamy wybory. Konopski, ja pierdolę, ale mi zaimponował tym końcem! Zamiast stanąć po jakiejś opcji politycznej albo przylizać i pochwalić tutaj wielkich, dzielnych polityków, to on nazwał rzeczy po imieniu. Ej, dobra, kurwa, szczerze? To tego się w kurwę nie spodziewałem w tym materiale. W chuj się nie spodziewałem. Mimo wszystko, dobrze, że dzięki całej presji medialnej prokuratura wzięła się za tą sprawę na poważnie. I los całkiem nieźle zadecydował, żeby ten temat wypłynął akurat teraz. Nadszedł czas, byśmy z Czarkiem montażystą zrobili sobie kilkudniową przerwę od internetu. To były dla nas strasznie obciążające i wyczerpujące tygodnie, bo tak naprawdę plotkę ze studiu poznaliśmy równo... Niby czemu? Bo kurwa, oczywistym jest, że... jest to zwykła polityczna gra i tyle. Oczywiście, dobrze, że poszło to na taką skalę, że ktoś się tym zainteresuje, jak najbardziej. Natomiast nie dajmy sobie mydlić oczu. Psycha siada. Najgorsze oświadczenie, Marcin Dugel. Podkręcanie atmosfery i romantyczna współpraca, Sylwester Werdenga. Hashtag to nie koniec gry. Jezu Chryste. A pierdole. No to się porobiło w tym internecie. W sumie to nie porobiło się w tym internecie, bo te sprawy to wszystko są sprawy z momentu, kiedy ten YouTube pierdolony raczkował. Porobiło się, że po tylu latach takie rzeczy ujrzały światło dzienne.